Jest problem, zobaczcie co się dzieje! O nie, wioska się pali, słuchajcie, trzeba ją ugasić! O nie, widzowie, szybko zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film! O, mamy problem, patrzcie co tu jest grane, wow, co tu lawa robi! O nie, kto tu lawę rozlał? O, dobra, gasimy! Freddy, co to ma być? Zobaczcie, szybko ugaś to, bo nie, zobaczcie, jakaś masakra! O nie, trzeba to ugasić, dobrze, jeszcze na górę! Widzowie, mamy problem. Widzowie, musicie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. Oczywiście, pamiętajcie oczywiście o subku. Tak jest, dzwoneczkiem, to jest mega ważne. Patrzcie, Freddy ratuje wioskę. Tak jest, wow, szybciutko niszcz tą wełnę. Tak, nie może być tu ognia. Szybciutko, jeszcze po drugiej stronie. Tu Freddy, tak jest. Wow, gasimy to. Jest. Wow, było blisko. Widzieliście to? Prawie nasza wioska normalnie by spłonęła. Ale Freddy na to nie pozwolił. Zobaczcie, mam tutaj bardzo fajne rzeczy. Zobaczcie, dzisiaj wam pokażę fajną procę. Napiszmy wiadomość do Freddy'ego, patrzcie. Wrzucę tam wiadomość, patrzcie, pyk, tabliczka. No, albo nie, czekajcie, jeszcze bliżej muszę wrzucić, patrzcie. Podejdę bliżej i uwaga, Freddy, pyk. Okej, dobra, tabliczka. Hej, Freddy. Brawo za ugaszenie pożaru. Brawo, słuchajcie widzowie, możecie też mu pogratulować. Zobaczcie jak on się cieszy, pisze tam, przeczytał. Wow, zobaczcie jakie ostatnio fotki zrobiłem. Mam mega aparat. Słuchajcie, mam mega aparat. Musimy zrobić, o, zrobię zdjęcie temu. Patrzcie, nie ma za co. Pyk, poszło, fotkę mamy, zobaczcie jak kozacko wygląda normalnie. Możemy je nawet powiesić, o tutaj. Zobaczcie, o, tutaj powiesimy. I teraz fotka wygląda kozacko. Patrzcie jakie zdjęcia ostatnio zrobiłem. Są mega, zobaczcie. Bądź bezpieczny, tutaj jakieś muchomorki, wow. Dobra, kolejna fotka, to ja stoję tutaj po prawej stronie Monty, a tu razem z Montym. O, patrzcie, taki piękny ten złoty ludek, kozackie. Dobra, słuchajcie, powiem wam jedną rzecz, dobra, to ja sobie tutaj schowam, albo powieśmy sobie, o, na przykład raz, dwa, trzy. Będziemy mieć zdjęcia oczywiście powieszone. O, pięknie, od razu lepiej. Tak jest, Freddy odbudowuje. Brawo Freddy. Tak jest. No to nieźle, ale kto położył tą lawę? Freddy, czy coś wiesz o tej lawie? Czy wiesz coś na temat tej lawy? Proszę cię. To nie moja sprawa. Słuchajcie, dziwna sprawa, bo Freddy napisał, że to nie jego sprawa. A ja coś wam pokażę, tylko słuchajcie, żeby Freddy tego nie widział, tylko nie pokazujcie mu tego. Patrzcie na to. Zobaczcie, ja widziałem jak Freddy postawił tutaj lawę. Zrobiłem zdjęcia z ukrycia. Czy on coś ukrywa przed nami? Słuchajcie, no mega nie wiem o co chodzi. Będę musiał ogarnąć go, zapytać o co chodzi. Freddy, zobacz, mam coś dla ciebie, zobacz, widzisz te zdjęcie tutaj, zobacz, widać tutaj wszystko dokładnie, że to twoja sprawka. No nie, no tak to się nie będziemy, tutaj nie okłamujemy, nie wolno tutaj takich rzeczy mówić, ty, rozumiesz to? Okej, zobaczcie, co on napisał, to nie moja sprawa, co on tylko wypisuje to jedno, że to nie jego sprawa? No ale patrzcie, to jest lawa. Okej, no patrzcie, mam regenerację, odporność na ogień, dobra, i co? Ty, nic mi się nie dzieje! Zobaczcie, to jest zwykła lawa? Ej, czemu ja dostałem ognioodporność? Co jest grane, jak tylko podchodzę? Okej, w ogóle nie wiem, czy widzieliście, mam tutaj kozackie rzeczy, na przykład jak sobie skraftować to i można zrobić to w taki sposób, to jest mega fajna, udogodzenie, tak jakby, no. Dobra, więc to nie twoja sprawa, okej, rozumiem wszystko, ale dobra, zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz, patrzcie na to. Tutaj, na tym zdjęciu, Freddy zamienił czerwone oczy dla tego posągu. No nie, no Freddy, serio, to był prezent dla mnie, czemu ty to zrobiłeś? No ja, patrzcie, widzowie, wcześniej to było diamentowe, teraz jest emeraldowe, znaczy szmaragdowe, patrzcie. Tutaj nie widać, ale tu widać. O, patrzcie, nawet wam pokażę. Tutaj było diamentowe oczy. Czemu ty takie rzeczy robisz? Czemu niszczysz naszą wioskę, Freddy? No, nic nie zrobiłem. No dobra, w sumie nie widać, że on tutaj cokolwiek by robił. No dobra, Freddy, a może kolejną rzecz
Poczekaj chwileczkę, widzowie. Ja właśnie też to widziałem, jak on robił, przygotował zupę. Słuchajcie, przygotował zupę z muchomorów, rozumiecie? Te muchomorów nie wolno pod żadnym pozorem jeść, rozumiecie to? A on, zobaczcie co zrobił, to jest właśnie to. Nie, no masakra, zobaczcie jaka tutaj zupa z muchomorami. Ja muszę mu to pokazać. Freddy, czy ty naprawdę myślisz, że... Freddy, podejdź tu, chodź tu. Co ty wyprawiasz? Zobacz na to. Mam zdjęcie, na którym widać, że ty robisz... co to jest? Zrobiłeś mi też zdjęcie, dzięki ci. Fajne, naprawdę. Wiecie co? Chodź, Freddy. Masz tutaj podejść ze mną i teraz tak. Wytłumaczyć się, co ty zrobiłeś z tą zupą. Dlaczego ona tu jest? Proszę bardzo. Co to ma być, Freddy? Oszalałeś? O nie, dobra, coś piszę na tabliczce. Czy on ją zrobił, czy on chce ją ten? Skąd to się tutaj wzięło, chyba chciał napisać. No dobra, no widać na zdjęciu, że to ty przygotujesz, jeszcze łapką tu widać. Freddy, czy ty oszalałeś? No nie, dobra, ja tutaj stawiam te zdjęcie, żeby każdy wiedział, że to ty zrobiłeś. Proszę bardzo, dobra. Słuchajcie, mam jeszcze parę zdjęć, chcę sprawdzić. Co ty mi robisz zdjęcia? Dobra, Freddy, poczekaj. A tu? Co ukryłeś? Proszę bardzo, co to ma być? Przy posągu? Tutaj. Ja idę to sprawdzić. I to mega szybko. Patrzcie. Idę to sprawdzić, co on tam schował. O, i biegnie za mną. Dobra, zamknę drzwi, żeby go spowolnić. Dobra, gazu. Nie ma Freddy. O, zanim on wejdzie przez drzwi, to patrzcie, ja to sprawdzę, co on tu zrobił. Czekajcie, gdzie to jest dokładnie? O, tutaj. Dobra, odpalam. Raz, dwa, trzy, cztery. Co? Freddy! Tego się po tobie nie spodziewałem! Czemu tu TNT postawiłeś, ziom? No nie, ja to rozwalam wszystko! Nie ma żadnego TNT! Czy ty oszalałeś? Widzowie, Freddy coś nawyrabiał tutaj. Co on wyprawia? Czemu aż tyle TNT postawił? Dobra, ja rozwalam to, patrzcie. Wywalę to w TNT, patrz! Daleko przed siebie! Puuu, niech leci daleko, patrzcie! Raz, dwa, trzy, cztery, fuuu! Dobra, czekaj, ja tu wywalę wszystko, patrzcie na to. True, poleciało całe TNT. Nie ma. To ty byłeś. Co? O nie! Freddy, naprawdę ty oszalałeś? Ja wyrzucam to zdjęcie tak samo, proszę bardzo. Puu, poleciało, hej, do wody. Nie ma mowy, że ty mnie wkopiesz za swoje jakieś dziwne akcje. Tutaj TNT postawiałeś, to jest twoja akcja, rozumiesz? Ja tego nic nie zrobiłem. To ty byłeś. Nie, Freddy, wiecie co? Dobra, ja tutaj stawiam normalnie podkę. Zaraz tą tabliczkę wrzucę normalnie i powiem wam tyle. Czekaj, jak to zrobić? O, tak? I o, patrzcie, tabliczkę wrzucimy na przykład na domek. Napiszemy Freddy oszalał. Dobra, proszę bardzo. Haha! Mam kopię. Nie, Freddy, nie, no proszę cię, weź się, ogarnij się. Co ty w ogóle wyprawiasz? Ukryłeś to wszystko tutaj. Ja tutaj stawiam foteczkę, proszę bardzo. Możemy to zakryć, żeby nie było. No ej! No, Freddy, oszalałeś? Ja cię, jeszcze moje zdjęcie postawił. Nie ma. Ja wyrzucam je. Fru, poleciało! Daleko na chmurki. Dobra. Słuchajcie, dalej. Muszę jeszcze wam coś pokazać. Zobaczcie na to. Na przykład tutaj i tutaj. Co to jest? Freddy sobie chodził. Zobaczcie, szedł w tą stronę, poszedł w stronę tego... Gdzie to było zdjęcie robione? Tutaj, od tej strony. Zobaczcie na to. To jest dokładnie te same miejsce. O, coś takiego. Cyk, to jest to miejsce. Cyk. Tylko Freddy sobie stał tu. Okej. I gdzie on poszedł? Poszedł sobie tu. Ej, on jakąś tu dziurę zrobił. Gdzie jest ta dziura? O, nie widzę tej dziury, słuchajcie, nie ma jej? Czekajcie, co jest grane? Jak to jest ta dziura? Gdzie ona jest? Freddy, co żeś zrobił z tą dziurą? Czekaj, gdzie ona może być? O, musimy przyjrzeć się dokładniej. Tu jest, patrzcie widzowie, tu jest dziura, patrzcie, nie mogę iść na shifcie. Mogę sobie przejść dookoła, ale tutaj nic nie ma, okej. Dobra, rozwalmy to. Freddy, nie rób mi zdjęć. Nie, no co on wyprawia? Oszalał, naprawdę oszalał. Okej, czekajcie, jakby to zrobić? Może po prostu rozwalę to i o, tutaj, o, dokładnie, pyk. Ghost Blocka postawił, patrzcie!
To jakby ktoś wszedł, to może coś mu się stać. Freddy, czy ty oszalałeś? Nie. Słuchajcie, ja to rozwalam. Nie może tak być. I zabieram to, patrzcie, dobra, wyrzucę te ghost bloki tutaj do środka, niech one sobie tutaj będą, a tu nie może być takich rzeczy w naszej wiosce, rozumiesz to, Freddy? No, Freddy naprawdę tutaj zrobił dziwne akcje. Ja tutaj normalnie postawię to zdjęcie, zobaczcie, to i to zdjęcie, a on będzie chciał powiedzieć animatronikom, że to ja niby, no naprawdę? O, jacie, i jeszcze te zdjęcie mi zrobił, chodź do bezpiecznej poduszki, o nie... On naprawdę wyrobił jakieś dziwne akcje. Zobaczcie na to. A mamy jeszcze tutaj jakąś fotkę. Dobra, nie, ale wiecie, dobra, Freddy, ja sobie idę. Na razie, trzymaj się. Słuchajcie, muszę w ukryciu, słuchajcie, być. Ponieważ Freddy, przerwałem mu robienie jakiejś maszyny. Patrzcie, co on tu zrobił. Widzicie to? Ty, no to jest jakaś dziwna akcja. Dobra, ale sprawdźmy. Patrzcie. On podchodzi. Dobra, podejdę sobie na blisko. Na mega blisko, patrzcie. Robi, coś kombinuje. Dobra, zróbmy mu zdjęcie, na przykład tutaj. Okej, i teraz pyk. Poszło zdjęcie, zobaczcie, mamy zrobił. Co on tu postawił? Widzowie, podejdę bliżej, szkoda, żeby mnie nie widział. Dobra, i jeszcze zdjęcie jedno, pyk. Okej, zrobione. Dobra. I teraz zostało mi tylko tutaj. Co on jakiś, patrzcie, tryby jakieś tu wrzuca. Dobra, schowam się. Okej, i tutaj jeszcze coś. Okej. No, zrobił, patrzcie, maszyna zaczęła działać! Freddy coś połączył! Dobra, zróbmy zdjęcia, naprawdę musimy fotek narobić, dowodów, że Freddy coś zwariował, widzowie. Nie ogarniam, co on tutaj nawykombinował, widzowie. Zobaczył mnie! Nie, Freddy, nie! Proszę cię, nie rób mi nic złego, widzowie, jest problem, Freddy mnie goni! Nie, Freddy, proszę cię, nic mi nie rób! Nie! Okej, już, spokojnie! Co to za maszynę zrobiłeś? Powiedz mi, czekaj, ja z tej odległości nie widzę, ale z tej już widzę. Co to za maszyna? Czy możesz mi powiedzieć? Widzowie, jest mały problem. Podejdź tam. Dobra, podejdę, okej, tylko na ostrożności, nic mi nie zrób, proszę cię, Freddy, błagam, proszę cię, nic mi złego nie zrób, ja podejdę, sprawdzę, co tam takiego jest, okej, i co dalej, okej, podchodzę i nie rozumiem, co to ma być, tylko proszę cię, nie popychaj mnie, bo jakby, zrobił mi zdjęcie, serio, Freddy, czy ty oszalałeś, dobra, to w takim razie, widzowie, widzę to tak. To jest jakaś maszyna do, nie wiem, zgniatania czy coś. Patrzcie, tam można przejść, normalnie to może zgnieść, tylko lepiej, żeby tutaj rączki nie dotykać, patrzcie. O, widzicie? Tu można naprawdę być kuku, tu może być naprawdę kuku. Nie, tutaj jest kuku, może być? Dajcie w rękę włożę, patrzcie. Jakie to jest ostre, wow. Dobra, nie chcę, Freddy, wiesz co? Może lepiej, żebyś ty stanął tutaj, popatrzył sobie, co? Weź popatrz, zobacz, jak tam jest ten szczelina. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, szybko aparacik musimy wziąć. I pyk. Okej. Okay. Freddy, widać, jak stawia tutaj zdjęcie. Dobra. Ale żeś Freddy zrobił. Co ty chcesz z tym zrobić? Naprawdę jakaś dziwna akcja. Powiem wam, patrzcie. To wygląda dla mnie, jakby to było jakieś zgniatarka. No, to tam rączek nie wolno wpychać. Ale jak to działa? Patrzcie. Tutaj jest jakieś koło. Tutaj woda leci. Obraca te koło. Te koło, ten pierwszy tryb, ten drugi, trzeci. Te trybiki powodują, że ta maszyna się rusza. Jakie to jest mocne. Wow, wygląda to kozacko, powiem wam szczerze. No, niesamowite. Wow, Freddy, tylko żebyś tam nie wpadł. Co jest grane? Czemu tam patrzysz? Kto to biegnie? O, Chica! Chica zobaczyła, że Freddy jest w wiosce. FNAF-a wrzuciła. No! Co ona zrobiła, Chica? Nie, czemu Freddy'ego tak zrobiłaś, widzowie? Widzicie to? On wpadł do maszyny zgniatającej. O nie! Chica! Nie! Ja wiem! Ty co? W końcu jesteśmy bezpieczni. Nie ma go! Pobiegła sobie! Widzowie, nie! Czemu tak się miało stać? O! Mamy problemik. Słuchajcie, ja muszę tutaj wejść zobaczyć, co się stało z Freddym. Patrzcie, tu jest ta maszyna. O nie! Freddy!
Freddy! Freddy? Freddy? Wow, co jest grane? Patrzcie na to! O nie! Nie no, animatronik został zniszczony. Wygląda to dosyć dziwnie, powiem wam szczerze. Patrzcie, jaki się płaski zrobił. O nie! Będę musiał go naprawić, słuchajcie. No to w takim razie, nie no, masakra jakaś. Zepsuty animatronik. No to ładnie, dobra. Widzowie, widzieliście to, co tam się wydarzyło? Chica wrzuciła go do zgniatarki, w takiej jak w Poppy Playtime Mami Longlegs spadła. O nie! Masakra jakaś. Dobra, widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film, a powiem wam jedynie tyle, że muszę napompować Freddy'ego. Muszę, żeby on z powrotem nie był taki płaski jak był. Widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Ja oczywiście tego animatronika naprawię, więc każdy z was, jeśli zostawi łapkę w górę, to właśnie nasz każdy animatronik będzie naprawiony. O, no, zobaczcie, mogę sobie tu strzelać wszystkim. Pach, cobblestone'em. Pach, dobra, wrzucam to tam. Pach, poleciało. Widzowie, a wy możecie zostawić łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. I ten odcinek się już kończy. Zobaczcie poprzednie filmy. Macie na to 3, 2, 1. Niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa.